Naprzód moi bracia! Chodźmy, bracia reniferowie, robić bracia, zadania. Tuptajmy, szybko! Galopujmy! Galopujmy! Ale my nie możemy latać! Kto jest Rudolfem w naszej ekipie? Ja mogę być Rudolfem. Nie mamy czarodziejskiego proszku. Ja mogę być Rudolfem z dzieckiem. Nie ma spraw. Na gwiazdy tak świecą. Masz dziecko. Mam dziecko i nie ma poroża. Jak bo to nazywa? Młode. To jest Rudolf. Białonosy? Oryginalnie. Białonosy, dokładnie. Ma biały nosek. Myślę, Jezu! O. Tak się stresuje, proszę. Chodź, uciekamy. Czekaj, myślisz, że że wariant na dziecko zadziała? Dobra, jak coś to krzycz, że mamy dziecko. Że mamy dziecko i niech nas puszczą. Mam tu zadanie. Okej, to rób. Jak coś to krzycz, że chcemy dyskutować. Że chcemy rozmawiać, bo wiesz, oni są racy, wiesz. Nie fajnie. Myślisz, że Mikołaj będzie chciał prowadzić z nami dyskusję? Mam nadzieję. Mam nadzieję, że na dziecko się skusi. Znaczy, co? Skusi się na dziecko? Słuchaj, no jak coś, to krzycz, że mamy dziecko, no nie? I musimy... I chcemy negocjować. Idź stąd. Siema, Belfy! Belfy, uciekamy! W tym momencie już. Ej, Mikołaju, ja mam syna! Proszę, no poczekaj, nie, czekaj, chcę negocjować, poczekaj. To jest Rudolf, tak? To jest Rudolf Białonosy. Dobra, mogę wziąć samego Rudolfa, jak chcesz to przeżyć. Ale to tak transakcja wiązana jest, poczekaj, on nie chcesz chyba zamknąć jego ojca w więzieniu. Zróbmy tak, zaprowadzę cię do reszty. O, ale ja już innych złapałem. Obawiam się, że już nie ma kogo łapać. No nie! Cześć, co tam? O, uciekamy! Wielka ucieczka! No na pewno nie. No nie. Zróbmy sobie śmieci przy okazji, nikt mnie nie słyszy na pewno. Witam. Uj, Jezu, zestrałem się. No tak, to ja z dzieckiem. Szybko, chodź tu. Dobra. O, szybko, dobra, szybko, dobrze. O, mój Rudolf uratował święta znowu. Rudolf Białonosy. Ale Mikołaj powiedział, że weźmie samego Rudolfa, no nie? A ja powiedziałem, nie, albo z ojcem, albo bez, no i elf mnie złapał. No to bez ojca, nie? Ale no to wzięli pakiet, tak jak mieli, ale no. Ja to chyba będę się chował. Halo, panie, co, jak tam butle się napełnia? No właśnie nie mogę jej napełnić, strasznie no są pojemne. Kurde, panie. Ja tu sprawdzam. Halo, Mikołaj mnie tam, no. Był w adminie. A! Mikołaj! Nie! Zostaw! Nie zostaw Rudolfa! Rudolf był dobrym reniferem! No Rudolf był bardzo dobrym reniferem! Był najgrzeczniejszym reniferem świata! Poczekaj! Nie! Halo, ratunku, jestem w paliwie! Dobrze, Mikołaja zamknąłem w dekontaminacji, mamy czas. Co za renifer? Tak, no nie wiem, no Mikołaj... To chodź, tu się schowamy, chodź. Piu! Tak. Puśćcie mnie, proszę. Ej, Maras! Ej! Zostaw mnie! Dobra, to teraz ty tu stój, a ja idę robić zadania. Poczekaj, stop, ostatnie życzenie! No to dobra, życzenie poproszę. Chcę zrobić drzewko. No nie no, ej, no halo, Mikołaj mnie oszukał! Mikołaj, ty siurze! Rudolf Czerwononosy! Czy ktoś to potrzebuje pomocy? Każdy wie! Dobra, kolejną wzrodkę skończę, jak znów trafię do więzienia. Ja dokończę śpiewać to. Wierzę w to, że ja to dokończę. Dokończę tu. My jesteśmy maszyna potrzebna do naoliwienia. No dlatego sprawdzam. Panie Mikołaju, proszę się oddalić. No nie. O nie. Na czym ja stanąłem? I chociaż niepozorny nosem zmienił dźwiedziów. No halo, dajcie mi dokończyć piosenkę kiedyś. Wy to specjalnie robicie. A dzień dobry. Poczekaj, ja już tu siedzę. No zostaw mnie, ja już tu siedzę, no. Piu. A pan renifer tu się schował. Zaśpiewam ci, okej? No i no, daleko poszedłem, super, nie? No ale zaśpiewaj. Dobrze, czekaj. Rudolf Czerwononosy, to renifer każdy wie. I chociaż, kurde, nie wiem. Dobra, zmusiłem się. W sensie nie wiem jak to idzie dalej, no nie? No, ej, ale to 10 na 10, moment, znajdę, czekaj, piosenka o Mikołaju. Moment, poczekaj. Generalnie to będzie taka solówka nieprzygotowana, więc jakby saneczkami latam w górę, w dół i szybuję pod chmurami, dzieląc je na pół. Bo mam, no śpiewam tu sobie koncert Mikołajowi, nie widzisz? Dobra, Jezu, za to, że zaśpiewałeś, jesteś wolny. No odsuńcie się, nikt na was łapać powoli. Halo, proszę mnie, tylko mnie wypuścić, tylko Mikołaj mnie... Dobrze, widzicie jakie ma się wtyki? Wystarczy! No to skam był! Panie Mikołaju! Oskamowali, oskamowali mnie! Halo, Mikołaj mnie oskamował, ale ładnie mu zaśpiewałem. Jestem dumny z tego, naprawdę. Jestem dumny ze zaśpiewania. Jestem mega dumny z tego, że zaśpiewałem. Co się dzieje? O, co się dzieje? Dzień dobry. Dzień dobry. Ej, ogólnie, kim jesteś? Ej. Bo ogólnie jak zaśpiewacie Mikołajowi, to podobno was wypuszcza. Mnie wypuścił. Co? Dzień dobry. Co się stało? Ucieczka. Ale ja byłem... Co? Ej, magiczny ten. Halo? Reniferatis! Reniferatis! Ej, Reniferatis! Ja wiem, ja świetnie śpiewam. Tak samo jak świetnie jestem elfem. Witam, Damianie. Żaden nie będzie. O Jezu, co tu się dzieje? O mój Boże. Szukam reniferków. Ciebie na przykład jem. No cześć, reniferze. Chcesz się zabawić? Bo ja pokazuję... O, przepraszam. Właśnie się dogadywaliśmy, żeby jej nie łapać. A, to sorki. Kolejna osoba. To w sensie, bo wiesz, mały zasięg jest, nie? I to ale tak... to za dogadanie się. No, przepraszam, ja jestem niekompetentnym elfem i tak to jest, no nie? No, ale spokojnie ktoś panią odbije na pewno, wierzę w to. Dlatego schowam się tu. Ale dystans 2 metrów, tak wiesz. A dobrze, przepraszam. Ej, żeby nie było, to nie było kampienie, ja rozmawiałem z więźniem. Jelonki moje, jelonki. Jelonki. To jest Mikołajem, ty jest Mikołajem. Ja jestem tutaj, chodź Maras. Chodź tu mam, a mam was. Cześć, co tam? Ej, poczekaj. A, dobra, to super, fajnie, dobra, okej, fajnie, fajnie. Kto jest Mikołajem? Gilatis. O nie, dobra, to widzę tą kampionko. Co? Jak to widać mój nick? Nie, to jest kampiak. No nie, elf. No co? Jakiś dilek? A nie, chwila. Ty jesteś tu. No to jaki, co słucham? Jaki no chciałem się dogadać, ale mnie złapałeś. A no to przepraszam, bo musisz krzyczeć szybciej i głośniej, to wtedy tak jest. Rozumiem. Dobrze, to ja zostawiam was, nie uciekajcie, macie być grzeczni, to dostaniecie prezent jeszcze. Ale ja idę już. Jestem reniferem wygłodzony. Halo renifer! Ty! Chodź, cześć renifer. Cześć. Chodź, renifercio. Renifercio, chodź tu! No dobrze, stój. Ej, renifer, stój. No nie zapytaj, ty przy skale, no stań. No to chyba nie. No ja chciałem porozmawiać, nie? Ja chciałem porozmawiać. Będziesz moim pupilem, no nie? I będziesz moim pupilkiem, Elko. Cześć, renifer. Dobra, elo. Słuchaj, generalnie sprawa wygląda tak, 3 gagatków jest zamkniętych. 3 gagatków? 3 gagatków. Ja też jednego gagatka zamknąłem. Ale słuchaj, możemy, pamiętaj, używać dziur. Chyba ty możesz używać, ja nie mogę. Renifery, ja apeluję do was, do pozostania w klatkach. Do klatki, zwierzęciu. Kurde, ty, renifer, ty, porozmawiajmy. Dobra, jednak nie. Zrobiłem przed chwilą taska. O, to super jesteś. Jak chcesz się dogadać? Mikołaj, musisz z Mikołajem się dogadać. No nie! Pomocy! No chodźcie tu! Nie, musicie z Mikołajem zagadać tutaj, żeby on was tak puszczał. O, dziękuję. Ja nie mogę. O, ile reniferków! Ojojoj! Zostaw nas, Grinchem. Chodźcie, ja nie jestem Grinchem. Słuchaj, no. Mam deal. Ale musicie stanąć za 3 metry, żeby mógł z wami pogadać. Zatrzymaj się. Dobra, stójcie, do tego, tam do skanu, Drugi renifer do skanu. Zatrzymaj się. Drugi renifer do skanu, proszę podejść. Dam renifer ci w zamian za moją wolność. Tego, który ucieka? Dobra. To nie ja! To Kuba ucieka. No. No, wy wszyscy chcecie się dogadać. Dobra, Marasek, wiesz co? No nie wiem, jak tu mamy to rozwiązać, słuchaj. Zaśpiewaj mi piosenkę. Ding, ding, dong, Lucia, cudny dzwon, slicha. Maras, czemu tak skręciłeś? Ja cię chciałem już puścić. Co? Jak to wygraliśmy? O, ej, panie Elfie, bo ja mam sprawę, ja bym chciał rozmawiać o pracę. Tylko że generalnie widzi pan, generalnie jestem zamknięty tutaj i ja bym apelował, żeby jakiś renifer mnie wziął, pójdziemy do stołu z przyciskiem i porozmawiamy na temat pełnego etatu, możemy? Panie Elf, ja mam taką kwestię, Mikołaj się... Nie! Zamknęły się drzwi. Panie Elfie, bo generalnie jak widzi pan, ja mam tutaj Rudolfa Białonosego, tak? O jaką pracę? My tu czekamy, uratujcie może nas. I właśnie, proszę cicho tam być, ja tu o pracy rozmawiam, dziękuję. Dobrze, no i generalnie, jakie etaty są dostępne w stajni Mikołaja? Stajni Mikołaja? Tak, no bo jako elf pan powinien chyba wiedzieć takie rzeczy, no nie? To Mikołaj tam... Ale bo Mikołaj ogólnie słyszałem, że chory jest i nie to słyszy tak do końca i no, właśnie tutaj muszę z zastępcą Mikołaja rozmawiać, to właśnie pan jest i ja bym bardzo chciał właśnie pociągnąć tegoroczne stanie Mikołaja, no nie? Ale mam... nie no, z kolegami. To wszystko kłamstwo. A to dziecko? Dziecko, no właśnie chcę, przepraszam, ja rozmawiam tutaj o pracy, proszę się nie mieszać. Pracę, ale dziecko, żeby dostało chociaż połowę pensji. No tak, no bo ja chcę dziecku dom dostarczyć, ciepły i tak dalej, a Mikołaj słyszałem, że jest taki... Nie Mikołaj się ten Mikołaj tamten, widzi pan? Ten Mikołaj jest... Mikołaj był agresywny. Mikołaj jest agresywny, dlatego ja tu z panem rozmawiam i chciałbym się spytać, ile dostanę belsian za właśnie ciągnięcie sań w Mikołajach jako jeden z 7 reniferów. 1 z 7, zależy jakie miejsce, czy z przodu, no to właśnie, kurde, znów ja tu z elfem miałem gadać o pracy, no nie, a tutaj nic i muszę jakieś takie małe fuszki robić, nie? Tak, dobra, ja muszę iść być odkrywcą generalnie ja na dole. Muszę odnaleźć planetę, której jeszcze nigdy nikt nie... A, nikt nie... To reniferowa pewnie się nazywa. Dzień dobry, reniferku. O, panie... Panie Elfie, dzień dobry, bo ja tutaj dorywczo robię i muszę iść do laboratorium. Jakby może pani z nami, ale z zachowaniem 5 metrów. Ale z zachowaniem tak. Może zostać dystans społeczny, rozumie pan, bo rozumie pan tutaj... No nie! No Mikołaj, co jest? No i elegancko, ale ten Mikołaj nie chce chyba w tym roku, żeby ktoś ciągnął sanie. Ja muszę... Mikołaj, kiedy to Mikołajowa. No ale no wygląda jak Mikołaj, ma brodę przecież. No. Dobra, słuchaj, bo ja muszę podkręcić atmosferę troszeczkę w wulkanie, nie? Mówią, że baba z brodą i wąsami to facet, ale nie wiem, czy to prawda. A, no też nie wiem, nie? O. Widzisz naszego brata, tu na przykład patrz, on stracił poroże. Bałwaniał troszeczkę poroże. Dobra. Dzień dobry. Czekaj. Dzień dobry, no to jest. Ja proponuję wyjechać w Bieszczady.